Babcia też nawet nie wiedziała, że to dla Luki, a my dla dziadka to zamówiliśmy. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, dzisiaj nagrywam już stories i za każdym razem widzę, że przez te słońce cały czas mam takie przymrużone oczy, więc wybaczcie. Kolejny dzień na Dominikanie, chyba znowu nie nagrywaliśmy z dwa dni, spędzaliśmy razem, ale już jesteśmy. Po pierwsze, chcę wam podziękować za masę życzeń dla waszego ulubionego 30-latka. Dziękuję bardzo, tyle ile życzeń. Przyznam wam się szczerze, że nie ma szans odpisać na te życzenia, więc tutaj zbiorczo jeszcze podziękuję na Instagramie, ale za wszystkie życzenia na YouTubie dziękuję wam serdecznie. Mam nadzieję, że chociaż połowa z nich się spełni. A my teraz jesteśmy w lobby hotelowym, zamówiliśmy samochód. To też nie jest lada wyczyn, ponieważ wszystko robić na 11, 12, 13, 14 osób, zależy ile osób chce skorzystać, to jest problem. Nawet pójść do restauracji. Wczoraj chcieliśmy pójść do włoskiej restauracji i niestety nie udało się, bo jak pan usłyszał, że jest nas 14, to niestety przyjdźcie jutro. Więc takie rzeczy się dzieją, ale zamówiliśmy teraz samochodzik, jedziemy do miasta, do Punta Cany. Głodna już jest. Ja też jestem bardzo głodny. Właśnie zaczynamy od miejsca, gdzie już raz byliśmy. To są food trucki, pamiętacie? Pierwszy raz jedliśmy ceviche, dobrze myślę? Ceviche, ja teraz znowu jem ceviche. Ceviche, orczate. Lokalne food trucki, to jest Pueblo Bavaro, 20 minut od hotelu, także jedziemy, zabieramy całą rodzinkę. Została moja mama, bo zrobiła sobie coś w kolano, to już temat później, to wszystko opowiem. Został też Filip, ale reszta jedzie, także 12 osób jedziemy. Zaczynamy tego vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Dziękuję za odbiór pierwszego vloga, bo jest taki, ma wyświetleń tyle, ma komentarzy tyle. A my zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Ale żeś wymyślił. Dobre? Tak, green passion fruit. Jacek? Spróbuj Jacek? Nie, no spróbuj. Wszyscy mają coś na ustach. Jeszcze tylko ja nie mam. Kuracja heavy runem w życiu. Widzisz ile dała? Jedyny nie mam nic na ustach. To jest jakiś hit. A ja nigdy nie mam, bo ja nie jestem tym wirusem. No, ale czasami jak cię całowałem, ty się bałaś. Jezu, coś mi wyskoczy. Pamiętasz? Ja się boję, dlatego wolę nie kusić losu. Mega, kwaśny, taki słodziutki. W ogóle nie czuć alkoholu. Pyszotka. Ale super. Ty już się nie przyzwyczaję. Spróbuj, Ania. Tutaj ja ci daję. Kolorystycznie. Spróbuj. I jeden dla mnie. Wrażenia są bardzo, nie, bardzo ciekawe i takie radosne. Odpoczywasz, nie? Odpoczywam, znowu się czuję, na przykład sam leki brać, które tam niekoniecznie takie były, ale wiesz, ale się lepiej czuję. Po prostu sprzyja klimat powietrzny, wszystko. Nie ma stresu, że tak. No i co, że piękny to ocean, to wszystko, cała ta architektura, to przepiękna. Cały krajobraz, nie? Tak, a ile ludzi, różne języki, to nikogo nie zrozumiesz. Niefersztejen? Tak, po prostu musisz znać języki, bo tak, to żeby nie wiem, wnuków swoich, którzy władają językiem angielskim, to by nic się tu nie dogadał. Dobra, ale już coraz bardziej sobie radzicie. Przychodzicie na śniadanko, pokazujecie sobie, już kawkę macie, już jest coraz lepiej. Bo już ci, co nas to obsługują, to już nas znają po prostu. Uśmiechali się też i kafe, tak. Kafe. Ale jak powiedziałem chyba w pierwszym odcinku, że na Sylwestra, że dziadek, jak babcia go spytała, czy wziął leki, a dziadek powiedział, nie, jest Sylwester, tak dzisiaj jest czwarty albo piąty dzień i znowu spytałem, dziadek, a ty bierzesz leki? Nie. No dlatego nie biorę, no bo wiesz. No się dobrze czujesz, no. Dobrze się czuję, to raz. Drugie, że no drinka chce się dopiero na wakacjach na wypić, prawda? No to... A tak bym myślała, może ten drink to jest wiadomo, że coś trochę alkoholu i no lek, tak, nie, można leczyć na pewno, łączyć. Tak, jak się czuję dobrze, wiesz, po prostu wiesz, i silniej niż dusz, jakby w domu w swoim kraju. Tak. No to nic, mam leki przy sobie, bym się coś powie poszło tego, ale to nie są takie lekarstwa. Zlecam, że muszę brać ich o już na tyle, już biorę 15 lat na przykład, tak. Morał jest taki, że odstawić leki i jechać w ciepłe kraje, nie? Tak. Cały bus ludzi. To są wycieczki, nie? To są organizowane wycieczki. No to by chyba jeszcze jedna osoba, dwie osoby weszły. Jeszcze tam jest rozkładane jakby co, to byśmy się wyrobili. I wuja, stryja jest jeszcze na przodzie. Kieruj! Przewodniku. Szliśmy do akwaparku z 15 minut, a znaleźliśmy teraz trasę z 5 minutową. Ale nie wiem. Jesteś babcia? Tak jak junia. Tak. Jesteś? Wygodnie? Tak. Może być, nie? Super.
prostu nie pasowała sól i jednak... Sól i cytryna po prostu. Czyli samo pijesz? Sam, no, jak wodę, jak wodę. Jak można tak przemykać? O, i patrz. Gul, gul. Ale cytryna. A teraz jakbyś cytryny z solą, to by zaraz sól wypił. Czyli najgorsze w tym wszystkim jest sól i cytryna. Wódka nie pijesz. A wódka nie, to dwa lata temu, albo rok temu, jak tutaj byłem, też Charlie spała, też w tym samym miejscu. Jak pamiętacie te vlogi, to napiszcie. Boże, uwielbiam to miejsce. Taki zwykły food truck, nic nie ma specjalnego w tym wszystkim, nic. Ale uwielbiamy klimacik i... no i kuchnia. Byliśmy ostatnio w meksykańskiej tutaj knajpie, niestety dzisiaj jest zamknięta, ale tam dalej kuchnia z Dominikany i dzisiaj właśnie tak jemy. Mieliśmy ostre skrzydełka, nie? Szybki teścik? Super. Dobra, próbujemy, ja opiszę. Ja opiszę. Koło śmieci mam. Nie wiem, za śmieci ile się płaci. To nie jest biegące. U nich nawet... Demis, bo mówią. Olek wziął z tamtych. Demis, próbujesz, ja ci powiem. Ja wiem. Powinniśmy rymy spróbować. No właśnie. A nie, oni kurczy. Płaci, myślę, co? Ja jestem w sumie głupim deserem, bo dla mnie nie jest to ostre. Za dużo papryczek jalapeno najadłam. I czekaliśmy na to bardzo długo, prawda? No zobaczymy, czy to w ogóle będzie, wiesz, dobre, a to miejsce się akurat otworzyło. Gdzie... Tak, więc jak nie, już mówiłem o tym, więc jak to ceviche nam mocno nie siądzie, to na pewno sprawdzone. To jest ryba, zalewasz sokiem z cytryny i ona pod wpływem soku się gotuje. Więc jest gotowana tego soku z cytryny. I mamy horchatę. Leć. Gracias, jefa, gracias. Dobre, odświeżające, nie? No tak, tak jakby. Jeszcze chyba coś tam jest, ale ogólnie tak. I kto jeszcze? Miał być 7. I co? 8, zamówiłem. Dobre. Kiedy byliśmy ostatnio na Dominikanie? 2 lata. No, to czekałem 2 lata. Na to się właśnie czekało. Zawsze jak jestem w jakiejś meksykańskiej restauracji, czy w Warszawie, czy w innym kraju, to próbuję zagaić, zapytać, czy jest horchata. Bardzo często nie ma, przeważnie nie ma. A dzisiaj jest, wróciłem w miejsce, gdzie pierwszy raz wypiłem horchatę. I ceviche też jadę pierwszy raz. Pojedliśmy, popiliśmy, przyjechaliśmy sobie teraz do marketu. Także pierwszy raz jestem w dominikańskim markecie. Jest naprawdę duży, można płacić dolarami, można płacić euro, więc bardzo fajnie co. O, i mamy aptekę, dobra, bo szukaliśmy też aptekę, także mamy wszystko. I kupujemy coś do domu, jakieś tam pamiąteczki, winko. Ty co potrzebujesz? Zastanawiam się, jak to będzie. Nie wiem. No ale dobra, no wiem, mniej więcej. To jest mój osobisty escape room. Znalazłem, chciałem powiedzieć, że dziadków, ale znalazłem już też ciebie. Cała rodzina jest na alkoholu. Jak nie wiesz, gdzie to iść na alkohol? Sukienkę chcę dużo, żeby znaleźć. Przymierzę. Znalazłem... A pani jest po prostu klientem. Ja pomogę, co jest? Szukamy, co szukamy, dziadek? Co musimy znaleźć? Sukienkę czy bluzkę szukać, coś ubrania. Okej. Okay. Nie przypomina ci to trochę sklepów w Stanach? Ale tak, nie? Target. Taki mood, wszystko jest i płateczki są wszystkie, wiesz? Ale tutaj taka tańsza wersja, no. Tego, co? Ale wszystkie smaki płatków są tych dużych, tak co? Samo, tych kolorowych, no. To samo. Ty wiesz ile stąd, 2 godziny no, stąd. Tak. Tutaj musisz jak słyszę tylko tata, to już wiem o co chodzi. Porozmawiaj z tatą, jaką ty lalę chcesz? Co? Otworzyć to teraz? No ale poczekaj, bo może tata może... zaciągniesz... Poczekaj, wybierzmy jakąś fajną, jedną, dobra? Która jest najfajniejsza? Ja myślałam o tej małej, bo jest taka, wiesz... Pokaż, mogę zobaczyć? No bardzo ładna. Te mi się dużo podobają, mi się kojarzą, ale ta jak jest, ja byłam mała. Ale ta jest super. To wiesz, nie? Pewnie, ta jest super. Otworzyć ci, tak? Okej. Okay. Ja je biorę, o te biorę. A czemu akurat te, pokaż? Bo te mają fajne rzeczy. No bardzo fajne, to prawda. Czekujemy, tatuśka. Tatuśku! Ale to są, zobacz, jak w Stanach, ja zawsze Nicoli przywożę, a tutaj są wszystkie na tacy. Do torby nie wsadzimy. Nie pokażesz mi? Dzidziuś po prostu, przepięknie. Super jesteś mamusią. Jak byłam mała, to było truskawkowe mleko. Ja wzięłam! Ja. To prawda, ja też piłem. Pokaż. Ja też piłem takie. Bierzemy dla niej takie? Bierzemy, dla nas, ja też chcę się napić. To są te same rzeczy, co w Stanach. No, prawda? Nawet pampersy są te, wiesz, pull-upsy, zobacz, to zawsze kupuję z myszką Mickey. Tak. To samo. Szukaliśmy musików, Niunia, musiki! Nie. Czekałaś na to. Jasiama. Możesz, pewnie, że możesz. Dobra?
Dobre, no myślę, że dobre, nie wiem, nie jadłem. Jesteśmy już prawie po zakupach, mamy tutaj w całej ekipie, mamy jednego matematyka, jest nim Adrian mojej mamy, który cały czas liczy, porównuje i podobno jest to bardzo drogi sklep. Dla takiego przykładu wam dam, chyba, że on coś liczy źle, bo duża paczka Pringlesów, nie wiem, kosztuje 15 zł. Mi się wydawało zawsze, że na Dominikanie jest jednak taniej, a jest kurde, no nie taniej. I tak on cały czas porównuje jakieś alkohole, jakieś rzeczy, że naprawdę nie jest drogo. To tak tylko jakby ktoś chciał wiedzieć, jakie są ceny w Dominikanie, w supermarkecie. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda definicja chillauciku, to zobaczcie. Lala obok, tablecik, chipsiki. Jest Lala? Szrek leci? To jest życie. Jest życie? Pozwiecie, czy jest życie? I o to chodzi. Zmęczona? Ja bardzo. Nie, nie, nie. Strasznie, nie? To taki klimacik. Ja powtarzam, że... Ja nie mam takie na fodu, a takie na fodu taka, a taka kuleczka było. Wszystko, co my robimy normalnie, jak tutaj robimy razy 14 osób, no, to wszystko się wydłuża. Najprostsza czynność, nie? Najprostsza z gracją. Jest długa, fajne to jest wszystko, ale potrzeba czasu. O, zbiórka, załatwienie, w sklepie. W sklepie. Ja wiesz, jakie ja miałem wrażenie? Chodzimy zawsze do sklepu we dwójkę i pacha, a tu jedni, drudzy, trzeci, więc na wszystko trzeba czas. W sklepie ja miałem wrażenie, że ja sobie 10 kółek zrobiłem i za każdym razem kogoś widziałem, tak jakby po całym sklepie rozstawieni byli moi ludzie. Głodna jestem! Głodna jesteś? A co, to co, gdzie idziemy? Na śniadanko coś jeść? Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. A kto? Dziadzie Jasio! Nam, hej! Stolak, niechaj żyje, niech żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. A kto? Dziadzie Jasio! Głowa rodziny. Tutka, dziadzio. Żyj nam milion lat. Proszę cię. Łezka, szczęścia. Pokaż rączki. O matko! Co to się dzieje? Jakie pomarańciowe. Hey, chilling na plaży. Wchodzimy zaraz na falę challenge. A, kolano. Właśnie, bo nie powiedziałem jeszcze. Powiedzmy, co się stało. Tak, bo ty mówiłaś chyba na stories, tak? Tak. Ale powiedziałem, że jak będę z tobą, to dosłownie wytłumaczymy, co się stało. No, lataliśmy bananem. Tak, ogólnie byliśmy na bananie. Angelika wymyśliła taką atrakcję. Ja w ogóle pierwszy raz w życiu. Ty... Już parę razy. To jest atrakcja, czy w Polsce, czy za granicą. Weszliśmy na banana. No i... No i pierwszy upadek okej, okay. Drugi upadek... pierwszy upadek banan wylądował mi na głowie, to już spanikowałam. Drugi upadek wylądował mi na głowie Filip, spadł na mnie. To już całkowicie spanikowałam, zachłysnęłam się tą wodą strasznie, zaczęłam panikować i zaczęłam krzyczeć do gościa na ulicy, żeby mnie wciągał. Żeby mieliśmy się... kamizelki, żeby nie było, ty się tak naprawdę nie topiłaś, tylko ta panika nie, właśnie. Nie, dopiłam się wody, bo wiesz, upadł na mnie Filipek. No i zaczęłam krzyczeć do gościa, żeby mnie wciągał. Ja kurczę, nawet nie wiedziałam, jak się ogląda film, że tak ciężko się wydostać z wody. No, to naprawdę. Nie można zapierać się nogami. Gość po prostu powinien mnie złapać za kamizelkę i wciągnąć tak do góry. A ja oczywiście się zaparłam nogą i gość mnie wciągnął całą na łódkę, kolano zostało pod łódką i się wykręciło całkiem tak. Dziadek powiedział, żeby jakiś filmik nagrać w wodzie. Tylko wejdź do wody porządnie. Może, ładnie. 74 urodziny. O, jest życie. Dobra. Kto spędza urodziny na Dominikanie? Dziadek i wnuk. Dokładnie. Tak jest. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Na całym życiu panią przerzuca. Uciek od razu, ale ja nie chcę zdjęcia. A z babcią nie chcesz? Czas na kokoska. Tutaj nie ma kokosowej wody, chyba że troszeczkę. Ogólnie jest rum, więc wasze zdrówko. Świętujemy dalej. Już dzisiaj delikatnie jakiegoś sobie jednego dywineczka, ale wasze zdrowie.
Nie, no jest woda kokosowa, tu nie ma rumu prawie w ogóle, troszeczkę. Ale mamy golden hour, zobaczcie co się dzieje. Naprawdę pierwszy raz jesteśmy w restauracji tutaj na plaży o tej porze. I naprawdę wow, zapomniałem, zawsze na Madagaskarze, przede wszystkim zawsze w Omanie wychodziłem na zachody i wschody słońca. Tutaj jakoś nie mamy czasu, nie po drodze jest nam, ale wow. Tak, się daje tak delikatnie papryczki, ale tak delikatnie tutaj. To jest ostro. Babcia, ostre? Ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Chyba zaczyna padać deszcz, także to jest znak, że tego vloga trzeba zakończyć. Do zobaczenia w kolejnych filmach, niech dzieje się magia, siema.